Chciałbym się z wami dzisiaj podzielić słowem, które kiedy tak myślałem nad tym, modliłem się, tak nie do końca, nawet jakoś mi tak pasowało. Ale z drugiej strony chciałbym być taki posłuszny Bożemu wezwaniu i chciałbym dzisiaj mówić o pewnym takim temacie, dzielić się krótko. Wiecie, kiedy 2 tygodnie temu była wieczerza tutaj, kiedy też jakoś tak jako rezerwowy tutaj wskoczyłem do usługiwania chlebem i muszę wam powiedzieć, że kiedy tak stałem tutaj wtedy, to taka myśl, kiedy modliliśmy się o zbór, błogosławiliśmy was, w moim sercu pojawiło się takie słowo ukojenie. I ja tak myślałem, co to może być, patrząc, czy to Bóg mówi do mnie, tylko muszę wam powiedzieć, że być może tak, bo przeżywałem takie chwile trochę obciążenia, zniechęcenia, pewne sytuacje, aby mnie przytłaczały i to powodowało, że czułem się jakiś taki zmęczony, zniechęcony do pewnych rzeczy i czy nawet do służby. Wiecie, i wtedy przeczytałem sobie ten fragment z Mateusza, z 11 rozdziału. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Wiecie, w innym tłumaczeniu, chyba Nowego Przymierza sobie tu wypisałem, a ja wam zapewniam odpoczynek. Chodźcie wszyscy, którzy się trudzicie z przygniatającym was ciężarem, a znajdziecie spokój. Kochani, czy czasami potrzebujemy takiego ukojenia, takiego stanu, że wiemy, że jesteśmy w takim Bożym odpocznieniu żyjemy, że te sytuacje, które nas otaczają, nie przygniatają nas, te ciężary, o których tutaj mówimy. Wiecie, ja czasami tak się znajduję, że zaniedbuję pewne rzeczy, relacje taką bliską z Bogiem, coś pośpiechu i tak dalej i potem skutki są w moim życiu, że jest przeciążenie, zmęczenie, zniechęcenie. Wiecie, ale dzisiaj nie chciałbym o tym mówić dłużej, bo z tego fragmentu coś takiego, jedno słowo mi się tutaj tak bardzo nasunęło. Chciałbym dzisiaj mówić o pokorze. Wiecie, być może zadajecie sobie pytanie, czy w perspektywie festiwalu, wydarzeń, które są przed nami, mówienie o pokorze ma miejsce, na tym jest teraz czas na to. Kochani, ale chciałbym się krótko tak podzielić, to co mi jakoś tak Pan Bóg położył na serce. I myślę, że słowo pokora nie jest takim popularnym słowem, chociaż wiem, że pastor usługiwał jakiś czas na ten temat pokory. Ale coś takiego, że nie zawsze się z tym utożsamiamy. Dzisiaj w świecie jest coś takiego, że jednak dążenie do swoich celów, bycie przebojowym, bycie jakimś takim silnym, zdecydowanym, nie kojarzy się ze słowem pokora. I samo słowo pokora pochodzi od łacińskiego humilitas i oznacza coś, co jest niskie, przyziemne, uniżone. Ale jednak takie pełniejsze zrozumienie pokory uwyraźni się w zestawieniu z pychą, która jest takim przeciwstawieństwem, taką skrajnością do pokory. Tak samo jak miłość jest taką przeciwnością do nienawiści, jak światło i ciemność. Wiecie, taka pokora biblijna jest taką świadomością tego, kim naprawdę jestem. Jest uznaniem w prawdzie swoich słabych i mocnych stron oraz charakteru relacji z ludźmi i z Bogiem. Wobec innych pokora nie wywyższa się nad nich, a wobec Pana miłością i synowską bojaźnią kieruje się. Wiecie, są takie dwa wersety w Nowym Testamencie, które są dwukrotnie jakby zapisane. Owszem, większą jeszcze łaskę okazuje, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kochani, wszyscy chcielibyśmy doświadczać łaski Bożej przychylności, wiecie, ale ten warunek też jest zawarty w tym, aby moje życie było pokorne przed Bogiem, abym był tą osobą, która spełnia te warunki.
I myślę, że w takim prawie cywilnym nie ma kary za pychę. Kara jest za kradzież, za pewne rzeczy, ale tak dosłownie nie ma takiego paragrafu, który by mówił, że ktoś jest pyszny i podlega ukaraniu. Wiecie, ale w Bożym prawie, ale w oczach Bożych pycha jest takim największym grzechem i grozi każdemu człowiekowi bez wyjątku. I kiedy nad tym myślałem, to myślę, że wiecie, że pycha jest takim pierwszym grzechem, jaki pojawił się we wszechświecie. Nawet kiedy Adam i Ewa, zanim wcześniej zgrzeszyli, to syn Jutrzenka, czyli Lucyfer, chciał zrównać się z Bogiem. I czytamy o tym w księdze Izajasza w 14 rozdziale. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem z glinizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię pogromcą narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu. Wstąpię na niebiosa, swój tron tam wyniosę ponad gwiazdy Boże. I zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. I początek, twoją pychę. Kochani, to był pierwszy taki grzech, ale tak naprawdę pycha jest przyczyną każdego grzechu i każdy grzech jest skutkiem pychy. Tak samo Ewa chciała doświadczyć i zaspokoić to samo pragnienie, jakie było w kusicielu, by być jak Bóg, znający dobro i zło. Gdzie Bóg nienawidzi pychy, natomiast wywyższa pokornych. Bóg szuka ludzi, którzy będą podobni do Jego Syna w Jego uniżeniu. Tylko takich ludzi Bóg toleruje i takich szuka. Przez takich może działać. Kochani, czy chcemy tego doświadczać w swoim życiu? Czy ja chcę tego doświadczać w swoim życiu? Czy mam swoją receptę na to, aby podobać się Bogu, aby doświadczać Jego łaski, Jego przychylności? I znamy takie osoby, które były takie bardzo pokorne, o których nawet Bóg powiedział, że są pokornymi, o którym mówi Boże Słowo. I tym pierwszym był Mojżesz. Był nazywany jest najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. Dlatego Bóg mógł go użyć do takiego wielkiego dzieła, do takiego zadania. Bóg również szukał odpowiedniej kobiety, niewiasty na ziemi, która urodziłaby jego syna, Jezusa. Wybrał prostą kobietę, o której Pismo Święte świadczy, że była pokorną niewiastą. Sama Maria mówi o tym i dostrzega, kiedy mówi, wejrzał mi na uniżoność służebnicy swojej. Bóg lgnie do ludzi uniżonych, natomiast wyniosłość ludzi odpycha go od nich. I przeczytajmy sobie teraz fragment z Izajasza 66 rozdział, werset 1-2. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakimż to dom chcecie mi zbudować i jakimż to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, tak, że wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Popatrzyłem też na tłumaczenie z Nowego Przymierza. Tak w skrócie przeczytam. Ja troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje słowo. Wiecie, to jest taka recepta, że Bóg jest z tymi, którzy są otwarci na Jego słowo, którzy słuchają Jego wezwania. Kiedy Bóg pokazuje nam grzech, to potrafią się uniżyć, skruszyć przed Bogiem, wyznać grzech, odwrócić się od grzechu i przyjąć Boże przebaczenie, ale też Bożą łaskę. Drugi taki fragment Izajasza 57. I powiedzą, torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święte. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem.
aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Wiecie, kiedy czytam ten fragment, to wiem, że kiedy jestem zgnębiony, dobity, kiedy jakieś sytuacje mnie pokonują i mogę wtedy przyjść do Boga w takim uniżeniu. Wiem, że On mnie wtedy podnosi, kiedy przychodzę do Niego w takiej skrusze. I pokora jest takim przeciwieństwem pychy. Z tych fragmentów czytamy, że Bóg pokorny daje łaskę. I pycha człowieka prowadzi jedynie do buntu, pokora zaś prowadzi do uległości wobec Stwórcy. Wiecie, zawsze pycha rodziła sprzeciw Boga. Pokora przeciwnie uwalnia Boże działanie Jego łaski. Im więcej pychy w życiu człowieka, tym więcej Bożego sprzeciwu. Wiecie, kochani, kiedy nad tym myślałem, to tak się zastanawiałem, toczymy bój z nadziemskimi ciemnościami, zwierzchnościami. Nieprzyjaciel często chce nas dotknąć. Mamy różne zmagania, ale ta sytuacja może być zupełnie jeszcze trudniejsza, bo tam mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Ale jeżeli Bóg się nam sprzeciwia, jeżeli nasze życie jest pełne pychy, jakiegoś braku pokory, już nie zmieniając jakby słów, to wtedy ten sprzeciw Boży to może być naprawdę takim trudnym doświadczeniem w naszym życiu. I będę już później też mówił o tym, podawał konkretny przykład ze Słowa Bożego. Wiecie, znamy takie powiedzenie polskie, że pokorne ciele dwie matki się. Tak do końca, jak się nad tym zastanawiałem, chyba ja tego powiedzenia nie używam i tak do końca go może nawet nie rozumiem. Ale takie biblijne określenie o pokorze, nie o takiej pokorze Jezus mówił. Pokora jest stanem serca, nie zaś tylko fałszywym takim zewnętrznym zachowaniem sprawiającym, że pycha ubiera się w szaty pokory. Wiecie, można robić dobre wrażenie. Mogę na zewnątrz pokazywać siebie, że jestem taki cichy, pokorny, że no czasem tak potrafimy się nawet kamuflować. I może się nam wielu z nas wydawać, że człowiek pokorny to taki właśnie siedzący gdzieś z boku, w kącie, na wszystko się zgadza. Podkreśla może czasami, że niczego nie potrafi. Wiecie, i czy to jest taki biblijny obraz pokornego człowieka? Myślę, że nie. Bo kiedy popatrzymy na przykład Pana Jezusa i czytaliśmy tutaj, że uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca. Ale kiedy patrzymy na Jego życie, to ten Jezus w wielu sytuacjach był bardzo zdecydowany, zachował się ostro, nie? Kiedy rozmawiał z faryzeuszami, nazywał ich bezpośrednio, mówił do nich groby pobielane. Kiedy wypędzał przekupniów ze świątyni, był bardzo radykalny w tym. Ja być może bym inaczej to zrobił, gdybym był w takiej sytuacji, bo bym jakoś taktownie, panowie, usuńcie się, nie wypada i tak dalej. Ale Pan Jezus zdecydowanie, czyli kiedy popatrzę na Pana Jezusa, tak rozumując tą definicją, że pokora to jest tylko taka uległość, coś takiego bardzo cichego, to widzę w Panu Jezusie, że jest i pokora, jest i stanowczość. O Panu Jezusie jest mówione, że jest lwem z pokolenia Judy, a jednocześnie jest też barankiem. Coś takiego bardzo sprzecznego w naturze, ale dla Boga to jest 100%. Dla Jezusa to jest 100%. Nie ma żadnej sprzeczności w tym. On jest lwem i jest barankiem. Biblijna pokora to postawa serca, nie jakaś kategoria zewnętrznych zachowań. Biblijna pokora to uniżenie się przed Panem i stanowcze opowiedzenie się za wolą Bożą. Jego pokora cechowała się poddaniem Bogu i wypełnianiem Jego słowa. Uniżenie przed Panem to styl życia ludzi pokornych. Myślę, że nikt z nas nie lubi takich ludzi pysznych, zarozumiałych i bardzo łatwo tam to wyłapujemy. Ale tak się zastanawiałem, czy ja czasem nie jestem pyszny. Czy nie ma pychy w moim sercu? Czasami takiej może subtelnej, ukrytej, której może nawet wy nie widzicie.
I to jest taka też modlitwa moja, kiedy czytałem to słowo, nad którym się zastanawiałem. Wiecie, bo są takie różne sytuacje, powiem tak bardziej już praktycznie, że kiedy miałem jakąś taką sytuację, taki właśnie trudniejszy czas ostatnio, kiedy jakoś tak przed żoną wylałem swoje niezadowolenie z niesprawiedliwości jakiejś tam i tak dalej przy obiedzie. Wiecie, tak potem byłem sam zasmucony sobą, bo tak stwierdziłem, że to mogłem przed Panem wylać te żale, a nie przed żoną, bo na pewno jej nie zbudowałem, nie zachęciłem. Wiecie, ale tak naprawdę gdzieś tam moja pycha też się w tym wszystkim odezwała, bo chciałem, żeby mi było lepiej, bo innym jest lepiej, bo może mniejsze jakieś doświadczenia czy trudności przechodzą. Kochani, taki prozaiczny przykład, nie chciałbym tam w szczegóły wchodzić. Wiecie, ale myślę, że czasami czegoś takiego doświadczamy w swoim życiu. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowe. Bóg chce, abyśmy rozprawiedlili się z wszelką pychą podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Prawdziwa pokora, uniżenie się przed Panem jest prawdziwym lekarstwem na pychę. Gdyby nie było ukorzenia, uniżenia, pokuty przed Bogiem, to ja bym tutaj nie stał przed wami. Dlatego, że kiedy oddawałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy słyszałem poselstwo Ewangelii, kiedy Bóg dotykał mojego serca, to też musiałem się ukorzyć przed Bogiem. Musiałem pokutować ze swoich grzechów. Zobaczyłem swoją słabość. Zobaczyłem to, że zasługuję tylko na potępienie. Wiecie, ale to była pokuta, to było uniżenie i Bóg mi okazał swoją łaskę. I chcę wam powiedzieć, że każda taka pozytywna przemiana w życiu człowieka zaczyna się od ukorzenia. Myślę, że przeczytamy teraz taki werset, który często jest cytowany. Otwórzcie sobie drugą księgę Kronik, 7 rozdział, 11-15, taki fragment. Jest to taki często werset, który jest cytowany w kontekście przebudzenia, w kontekście Bożego poruszenia, o które tak zabiegamy, modlimy się. I ten werset mówi o tym, o pewnych warunkach. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski i gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić świątyni pańskiej i w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każę szarańczy, aby objadała ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swych złych dróg, a ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Kochani, ten fragment, 14-15 werset, tak często wspominamy w kontekście właśnie, kiedy jest jakieś wydarzenie ewangelizacyjne i jest to takie ważne. I ważna jest też tu taka kolejność. Ja myślę, że tu nie jest przypadkowa. I ukorzy się mój lud, pokutuje ze swoich grzechów. Potem jest modlitwa, szukanie oblicza i odwrócenie się od złych dróg. Prawdziwa przemiana zawsze rozpoczyna się od pokory. To, o czym wspominałem. I muszę powiedzieć, że doświadczam tego też w swoim życiu, że czasami takie nawet drobne rzeczy gdzieś tam człowieka przygniatają, jakiś grzech i człowiek się zmaga z czymś, ale póki nie padnę na kolana i nie wołam: Boże, ratuj, bo nie radzę sobie z tą słabością, z tym grzechem, kiedy nie wyznam tego tak szczerze z serca, to nie doświadczam Bożego uwolnienia, Bożego rozwiązania i Bożej łaski. I chciałbym teraz jeszcze pewne rzeczy, aby takie podkreślić. Wiecie, bo są, można by tak popatrzeć, że są ludzie, którzy nie chcą w ogóle przed Bogiem się uniżyć,
Są tacy, którzy uniżają się w reakcji na Boże Słowo. Są też tacy, którzy potrzebują dodatkowej motywacji, to znaczy ucisku do tego, by się uniżyć. Wiecie, i to, czego doświadczamy, czasem zależy od nas. Powiedziałbym, że nawet dużo zależy od nas. Jeżeli Bóg mówi do mojego serca, że jest grzech w moim sercu, że jest pycha i mówi mi konkretnie, rozpraw się na przykład z obmawianiem, to jest złe, widzę w twoim życiu, że jest coś takiego, a ja to zostawiam, bagatelizuję, przykrywam i idę dalej z tym, żyję dalej z tym, bo uważam, że w zasadzie nic się nie dzieje i wszystko jest dobrze, to może się zdarzyć, że przyjdzie do mojego życia taki ucisk, na który Bóg dopuścił. Wiecie, i chciałbym wam teraz, żebyśmy zerknęli też do drugiej Księgi Kronik, żebyśmy popatrzyli na życie króla Manasesa. Manases przez swoje panowania dość długo panował. Był jednym z gorszych króli Izraela. Wprowadził bałwochwalstwo, wiele rzeczy. I czytamy w 7 i 8 wersecie. Postawił też posąg rzeźbiony, który kazał sporządzić w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna. W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion izraelskich, umieszczę imię moje na wieki. I nie dopuszczę, aby noga Izraela ustąpiła z tej ziemi, na której postawiłem ich ojców. Jeżeli tylko będą ściśle wykonywać to wszystko, co im przykazałem przez Mojżesza, zgodnie z całym zakonem, z przykazaniami i ustawami. Czyli w tym 6 i 7 wersecie, jeszcze 6 werset, czytamy. On nawet swoich synów oddał na spalenie w dolinie syna Himnonowego. Oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom. Ustanowił wywołaczy duchów i wróżbitów. Wiele złego uczynił w oczach Pana, drażniąc go. Kochani, kiedy czytamy te fragmenty, czyli wszystko, co najgorsze. Bałwochwalstwo, ofiarował swoich synów w ofierze, czyli coś dla mnie nie do przyjęcia w ogóle, niezrozumiałe. Wiecie, coś strasznego czynił. A w tym wszystkim Bóg ciągle mówił do niego i wołał do niego i do narodu izraelskiego. Czytamy o tym też od 10 do 12 wersetu. Pan przemówił do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana, swojego Boga. Ukorzył się bardzo przed Bogiem, przed obliczem Boga swoich ojców. I modlił się do niego, a on dał się uprosić i wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jeruzalemu, do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Kiedy czytam ten fragment, to widzę takich... Boże, Boże, wielkie miłosierdzie. Wiecie, człowiek, który nie odpowiadał na Boże wezwanie, dopiero kiedy Bóg dopuścił ucisk do jego życia, on zaczął wołać. Wiecie, ale to Boża łaska, miłosierdzie okazała się nad jego życiem. I on zaczął pokutować, ukorzył się przed Bogiem i Bóg mu dał wolność, wyzwolenie, dał mu zwycięstwo w tym wszystkim. Wiecie, i uniżenie połączone z błaganiem odmieniło życie Manasesa. Czytamy, Bóg dał się uprosić. A on dał się uprosić i wysłuchał jego błagania. To nie było coś automatycznego. Kochani, i to, że miłosierdzie okazane Manasesowi w postaci Bożego przebaczenia spowodowało też uwolnienie Bożej łaski nad jego życiem. Wiecie, ostatnie lata swojego życia król Manases spędził na naprawianiu szkód, które sam wyrządził. Wiecie, i to jest taki błogosławiony przykład tego, że kiedy upadamy, ale pozwalamy w tym, kiedy Bóg nam objawia to, że jest pycha, jest grzech w naszym życiu. Kiedy odpowiadamy na Boże wezwanie, to może nie dojść do ucisku w naszym życiu,
A kiedy dalej trwamy w uporze, często Bóg dopuszcza do naszego życia ucisk, trudne sytuacje, w których zaczynamy dopiero weryfikować swoje życie. Ja myślę, że wolą Bożą dla Manassesa nie było to, żeby on dostał się do niewoli, żeby wołał z tego ucisku, skuty gdzieś tam, ale on był głuchy na Boże wezwania, na słowo, które do niego Bóg kierował. Wiecie, i to jest dla mnie też takim wezwaniem, ażebym nie trwał w uporze, kiedy Bóg mi pokazuje pewne rzeczy, żebym się opamiętał, abym naprawiał swoje życie z Bożą pomocą. Wiecie, i czytałem też takie świadectwo już z czasów nam bardziej współczesnych, które chciałbym wam powiedzieć. Na grupce się tym chyba dzieliłem. Przeczytałem w jednej książce. I dotyczyło, to jest historia człowieka, kaznodziei telewizyjnego ze Stanów Zjednoczonych. Nazwiska nie chciałbym przekręcić, ale miał na imię Jim i może na tym pozostańmy. Historia ta wydarzyła się w latach 80. XX wieku, czyli niektórzy z nas to pamiętają, przeżywali, niektórzy nie. Ja tego nazwiska nie kojarzyłem, ale była to osoba bardzo znana w Stanach Zjednoczonych. Był bardzo popularną osobą, kaznodzieją telewizyjnym. Razem ze swoją żoną miał program telewizyjny, taki cykliczny. Był osobą, która była postrzegana w kręgach takich chrześcijan ewangelicznych jako osoba naprawdę błogosławiona, używana przez Boga, służył ludziom, Bogu. Bardzo dobrze się mu powodziło. Przez jego ręce przechodziły miliony dolarów. Budował, miał różne pomysły takie bardzo ciekawe, budował jakieś takie nawet miasteczko, centrum konferencyjne, miasteczko dla ludzi wierzących, ale coś musiało być w jego życiu, coś, co Bogu się nie podobało i przyszedł ucisk na jego życie. Wylądował w więzieniu, został oskarżony o defraudacje finansowe, wiele zarzutów właśnie takich związanych z oszustwami, jakimiś defraudacjami finansowymi zostały mu postawione i został skazany na 45 lat więzienia i chyba pół miliona dolarów grzywny. Kochani, robi to wrażenie, chociaż ja wiem, że w Stanach Zjednoczonych czasami i 300 lat dostają więzienia, nie? Ale dla tego człowieka to był szok, dlatego że uważał się za człowieka wierzącego, służącego Bogu i naraz znalazł się w więzieniu wśród przestępców. On, który służył Bogu, ludziom i jemu wydawało się, że to jest jakaś intryga ukryta, uknuta przez przeciwnika wobec jego życia. Wiecie, ale to, co się stało, spowodowało też całą lawinę innych rzeczy. Media się oczywiście wszystkie interesowały, bo on osobą publiczną, znaną w Stanach Zjednoczonych, nie tylko dla ludzi wierzących, dla ewangelicznego chrześcijaństwa. Okazało się, że gdzieś tam wywlekli jakieś przygodne romanse z jakąś sekretarką. To wszystko, ten upadek moralny jego został tak wywleczony na światło dzienne, jego grzech. Wiecie, i on był tak dobity tym wszystkim. Mało tego, wierzący chrześcijanie odwrócili się, zaczęli się odcinać od niego, bo było takim wielkim uderzeniem w takie całe chrześcijaństwo ewangeliczne w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Ponoć nawet media w Polsce o tym mówiły, telewizja i tak dalej. Ja tego nie pamiętam, ale fakt faktem, że coś takiego się działo. Sprawdziłem sobie jeszcze te fakty później w Wikipedii, faktycznie jest to całe opisane, jego życie. I chcę wam powiedzieć, że w tym wszystkim on ciągle nie widział, aby swojego grzechu i tak dalej, on do niego aby nie docierało. Ale to, co w tym ucisku, jaki się znalazł, w tym więzieniu, później jeszcze żona odeszła od niego, przyjaciele się od niego odwrócili, wiele osób gdzieś tam pisało i później artykuły, że to jest taki wrzut na ciele Chrystusa. I wiele osób się mogło czuć zgorszonych. Nawet osoba, która pisała o nim, też wtedy znała już jakby tego człowieka i sama była pełna złości w sobie, takiego świętego gniewu. Jak on mógł coś takiego zrobić? Tak skalać chrześcijaństwo, taki wstyd przynieść chrześcijaństwu. Wiecie, ale w tym wszystkim Bóg okazywał mu swoją łaskę, dlatego że to, że on się tam znalazł w tym więzieniu, on zaczął czytać Boże Słowo tak naprawdę gruntownie. Pewne rzeczy zweryfikował w swoim życiu. Ale był taki przełom w jego życiu, to nie działo się tak nagle.
kiedy on był cały czas taki dobity, zniechęcony, pewnego razu wrócił do swojej celi ze sprzątania jakiś tam toalet, pełen brudny, nieogolony, w depresji wręcz. Dostał informację, że ktoś go odwiedził, że ma odwiedziny. On się tego w ogóle nie spodziewał, że w ogóle ktoś jeszcze go chce odwiedzić. I kiedy przyszedł tam na salę odwiedzin, był w szoku, przeżył szok, bo tym kimś był Billy Graham. Wiecie, on był w takim zaskoczeniu. Co prawda był bardzo znaną osobą, ale Billy Graham był bardzo szanowaną osobą i myślę, że dla wielu jest dalej taką osobą, mimo że już nie żyje. Kochani, dla niego to był takim szokiem. Nie wiedział, czego się spodziewać, a Billy Graham podszedł do niego, objął go i mówi: Jimmy, kocham cię. Wiecie, to skruszyło tak bardzo tego człowieka, życie i serce tego człowieka, że on zaczął pokutować nad swoim życiem. On zaczął dostrzegać to, w jakim miejscu jest, że w jego życiu jest grzech, że takich rzeczy się dopuścił, że po prostu szczerze pokutował. Kochani, on to opisał później jeszcze w swojej książce parę lat później, gdzie też odniósł się do tej sytuacji, do tego, co przeżywał w więzieniu, do tego, że też musiał zweryfikować swoje poglądy na temat Ewangelii dobrobytu, którą on bardzo tak preferował. A okazało się, że kiedy służył sobie, kiedy służył Bogu, tak się mu wydawało, że służy Bogu i ludziom, to tak naprawdę służył w pysze, służył sobie, swoim zachciankom. Gdzieś to było takie bardzo ukryte w jego życiu, ale tak było. I to, ta pycha życia, to spowodowało grzech i te błędy, które później popełnił. I wiecie, kochani, to, że on się tak ukorzył przed Bogiem, pokutował z tego, Bóg mu też dał wolność duchową, przywrócił mu radość zbawienia, pokój, wiecie, ale też dał mu to, że po 5 latach mógł wyjść wcześniej, dużo wcześniej z więzienia. Później się okazało, że ten wyrok był trochę na wyrost, że było to taka trochę też i nagonka, ale fakt faktem, że on zgrzeszył, on upadł moralnie, wiecie, i on z tego pokutował bardzo, ale to bardzo. Wiecie, i tu w tym wszystkim też się objawia, tak jak u Manasesa, ta Boża łaska, że on doświadczył Bożej łaski, że Bóg ciągle do niego mówił. Tam w więzieniu, kiedy on uważał, że to nie jest miejsce dla niego, to tam Bóg zrzucił do niego takie koło ratunkowe, gdzie Bóg wołał do niego przez to koło: unisz się, człowieku, pokutuj. Wiecie, i on skorzystał z tego wezwania i on pokutował. I Bóg mu dał uzdrowienie duchowe, ale też dał mu wolność taką fizyczną. Wiecie, i Bóg mu dał też łaskę, że mógł wrócić do służby innej. Pomógł mu w tym Billy Graham, może jeszcze inni wierzący ludzie. I on już coś innego głosił, zwiastował już później. Jego zwiastowanie to było jakby takie dwa o tym, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Nawet tych miejsc, gdzie się nam wydaje, że tam Boga nie ma, w więzieniu. I drugie przesłanie o sile braterskiej miłości. Kochani, z jednej strony widzę tutaj uniżenie tego człowieka, ale też widzę pokorę Billy Grahama. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś tam gloryfikować, ale to, że on przyszedł do niego do więzienia, bo też nie był właśnie ten ewangelista, ten kaznodzieja, Jimmy nie był też osobą jakąś tam anonimową, tak jak mówiłem, był znaną osobą, ale to, że Billy Graham przyszedł do niego, on też, Billy Graham jakby ryzykował swoją reputacją. Później się też spotkał z krytyką. Dla niektórych to była zdrada chrześcijańskich wartości i tak dalej. Wiecie, ale Bóg, on był posłuszny Billy Graham, Bożemu wezwaniu, że ma iść go odwiedzić i okazać mu miłość. Wiecie, i to zmieniło, to złamało serce tego człowieka. Wiecie, i patrzę na pokorę, posłuszeństwo Billy Grahama, które jest dla mnie zachętą w tej sytuacji. Patrzę też na pokorę i uniżenie tego kaznodziei, któremu Bóg darował łaskę, dał łaskę i dał nowy jakby początek, nowe życie, nową służbę. Wiecie, i to jest dla mnie taką wielką zachętą. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, Bóg często mówi do mnie, do ciebie i wcale to nie muszą być takie wielkie rzeczy. To mogą być zupełnie takie, które nam się wydają czasami błahe. Błahe w naszych oczach, a bo
oczach Bożych są grzechem. I często, jeżeli ja bagatelizuję te rzeczy, może tak dojść do tego, że Bóg w swojej miłości będzie musiał dopuścić do mojego życia ucisk, taką presję, w której ja się dopiero mogę opamiętać. Ja chciałbym być w tej grupie ludzi, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, na to, co Bóg mówi do mnie dzisiaj, czy ciebie, do twojego serca. Ja nie mówiłem wiele o jakichś grzechach, ale wiecie, kiedy na tym myślałem, to taka jedna rzecz przyszła mi na myśl, obmowa. Coś, co widzę w swoim życiu, czasami gdzieś tam dostrzegam, że tak łatwo coś powiedzieć o kimś i nie zawsze to jest związane z jakąś miłością, ale za tym kryje się jakaś taka trochę pycha. Przeczytajmy może sobie z listu Jakuba, 4 rozdział. Wiecie, jest to taki fragment, który ja biorę do siebie. Ja nie wiem, czy to jest dla was, ale chciałbym go przeczytać. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kochani, czasami w mojej rozmowie, tak mi to Bóg pokazał, że jest jakaś przekroczona granica, gdzie w niby takiej trosce z kimś się dzielę drugim, mówię o kimś i troska. Tak naprawdę często może być za tym jakaś ukryta pycha, która powoduje to, że ja nie wynoszę siebie, ale pokazuję w złym świetle kogoś drugiego. Mówię o tym i tym automatycznie tam moja taka pycha gdzieś tam sobie rośnie. Nie wiem, czy zrozumiecie moje teraz przesłanie, ale coś w tym jest, nie? Że ta ukryta taka pycha może się właśnie w ten sposób też objawiać, że kiedy obmawiam drugiego, chociaż oczywiście często tego nie dostrzegam, bo tak łatwo przekroczyć gdzieś jakąś granicę. Ja myślę, że tu trzeba takiej Bożej mądrości, Bożej łaski w tym, co mówimy, żeby wiedzieć, kiedy się dzielę o kimś z drugą osobą, czy to jest coś, co ma powodować, że się modlimy o tę drugą osobę, czy to jest tylko taka wymiana informacji, coś, co powoduje, że nic nie wnosi w życie mojego brata, który jest w jakimś grzechu, a ja o tym mówię, z drugim dzielę się. I myślę, że takim sprawdzianem też dla mnie może być w takiej sytuacji, czy to już jest obmawianie, czy to jest, czy to nie jest jeszcze, jest to, czy potrafiłbym to samo powiedzieć mojemu, tej osobie, o której mówię, czy potrafiłbym to samo powiedzieć mu w cztery oczy i tak w miłości, nie w oskarżeniu. Wiecie, to jest jakiś taki sprawdzian tego, bo mogę sobie zadać pytanie, czy w rozmowie na przykład z Bogusiem mogę powiedzieć o kimś z naszych, no, kimś bliskim, czy tak mi to wyleci tylko i powiem, a ten znowu coś tam upadł, coś tam tak, czy jest to nacechowane miłością, pokorą, czy w tym wszystkim jest jakaś ukryta pycha i czy to już nie jest obmowa. Kochani, ja tak nakreśliłem tylko to, co Bóg mi jakoś tak pokazał odnośnie tego, odnośnie pychy, odnośnie pokory. I to, co Bóg mi pokazał, zwrócił w stosunku do mojego życia odnośnie obmowy. Wiecie, to są takie bardzo subtelne rzeczy i ja tu nie stawiam jakiejś takiej linii, mówię dotąd, a potem już nie. Ja myślę, że Duch Święty mówi do każdego z nas. Nie wiem, co do waszego życia. Ale kochani, najważniejsze w tym wszystkim jest, żeby odpowiedzieć na Boże wezwanie, aby kiedy Bóg mówi do mojego życia przez słowo, przez napomnienie czy przez usługę, kiedy Bóg mi pokazuje w moim sercu, że jest coś nie tak, że to jest na przykład obmowa, że w tym wszystkim Bóg się do mnie zwraca osobiście i nie patrzę teraz na innych, że inni obmawiają na przykład, ale mam patrzeć tylko na swoje serce. I pytanie, czy ja w tym wszystkim robię z tym porządek, czy ja pokutuję z tego, uniżam się, odwracam się od tego grzechu
To jest wtedy dobrze, bo dlatego, że Boża łaska, Boże wspomożenie będzie nad moim życiem, Boża przychylność będzie nad moim życiem. I muszę wam powiedzieć, że zdaję sobie sprawę, że nie powiedziałem takiego łatwego słowa. Dużo było takiej trochę teorii, ale ja myślę, że tak w praktyce też pokazałem, o czym myślę i co Bóg mi powiedział. Wiecie, i to jest takie, z czym chciałbym was dzisiaj zostawić, bo nawet w perspektywie i festiwalu, który jest przed nami, i wszystkich takich wyzwań ewangelizacyjnych, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy się ukorzyli, abyśmy się modlili, szukali Jego oblicza, a wtedy On odpowie. Wiecie, to jest taka zachęta. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. On patrzy na tego, który jest pokorny sercem, który jest zdecydowany dla Chrystusa, który jest odważny, śmiały, ale jest też pełen skruchy, gotowy zawsze do uniżenia przed Bogiem. Wiecie, i takim jakby tam podsumowaniem dla mnie, i to tak wczoraj nas zaskoczył mój taki najbliższy przyjaciel, już dość dawno się nie spotykaliśmy, chociaż jest to mój taki najbliższy przyjaciel, ale wczoraj tak padł, posiedział z nami, wiecie, i w zasadzie nic o tym nie mówiliśmy, ale taką jedną z pieśni, którą gdzieś tam wspomniał, bo tak zaczęliśmy sobie tam śpiewać, trochę się modlić, później już na koniec, stwórz serce czyste we mnie, o Boże, a prawego ducha we mnie odnów. Wiecie, to jest takie wezwanie do mojego życia, to przez to słowo Bóg mówił do mnie, że w pewnych dziedzinach, mówię tutaj odnośnie obmowy, że gdzieś tam ta pycha się podnosi, taka ukryta w moim życiu, i mam z tym zrobić porządek. I chciałbym was z tym zostawić, tym słowem. Ja nie wiem, co Bóg do was powiedział, ale ufam, że Bóg będzie zmieniał nasze serca, i z tym wam zostawiam. Amen.